Cześć, ja jestem Geeks, a to jest obiecany specjalny odcinek z Easter Egga z Celeste, czyli z gry Celeste Classic, która została umieszczona w tej grze. Gra jest dostępna po odblokowaniu z poziomu głównego menu, o czym nie wiedziałem, w sumie przechodząc rozdział trzeci po raz pierwszy, dlatego ja wrzucę nagranie, które zrobiłem bezpośrednio po znalezieniu tej znajdźki. Po prostu od razu przeszedłem ten dodatek. Ale jeżeli go odblokujecie, to tak jak mówiłem, z poziomu menu głównego będziecie mieć dostępny. Wystarczy wybrać opcję Pico 8 i zalogować się. Pico 8. O, w mordę! Jaki easter egg? Wow. Chociaż jest to troszkę creepy, że koleś ma w hotelu gierkę arcade'ową z nami w roli głównej. Czy ja coś mogę zrobić z tym kwiatkiem? Nie. Tu nie mogę pójść. Dobra, tu na górę. Spieprzyłem. A śmiesznie. Te kwiatki może to są jakieś te checkpointy. Nie mogę się odbić od niewidzialnej ściany. Ale śmiesznie. Ojej. Ej, nie odbijaj mi się w bok. No, tędy nie przejdę. A śmiesznie. 8-bitowe Celeste, proszę Państwa. Dobra. Ale śmieszna minigierka. No dobrze. Tu będzie śmierć, a... Czekajcie. Kurde. Okej. Okej, jest i truskawka. Kwiatki po prostu wskazują jakby kierunek, w którym muszę podążać. Balonik. Poczekajcie, tam u góry coś jest. A, okej. Czy tutaj jest jakaś znajdźka? Nie. Nie, nic tutaj nie ma. O, chmurki. Co tu się dzieje? Ojoj. Mordę, no. Dobra, muszę się zabić. No tak, wystarczy, że przecież zrobię dasza w górę. I już. Pozamiatane.
Jeżeli nigdy nie graliście, to polecam wam. Jest przeglądarkowa gra Celeste, ale nie pierwsza część, tylko dodatek, w którym steruje się taką czarnoskórą bohaterką z biczem. Gra, o której wspomniałem, nazywa się Celeste Classic 2 i jest utrzymana w takiej samej stylistyce jak to, w co gramy teraz, ta minigierka. Tylko jak mówiłem, jest inna bohaterka. Ta gra, w którą właśnie teraz gram, też jest ona i nazywa się Celeste Classic, czyli to jest po prostu taki easter egg, że możemy sobie pograć w tę pierwszą część. Ojoj, dobra, spieprzyłem to totalnie. Totalnie spieprzyłem. Czegoś nie mogę odbić wyżej. O, co ja zebrałem? No dobra, lecimy. Ach, rozumiem. Dobrze. A, od tej ściany nie mogłem się odbić. Dobra, czyli tak, 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 na skos. Nie. No. No i jesteśmy. Śmieszna ta gierka. Ale ciekawe, czy jest długa. Jeżeli tak, to po prostu zrobię przerwę i dokleję ją do innego odcinka. Dobrze, w takim razie zrobię odcinek ekstra, jak przechodzę właśnie to Celeste. Tą wersję Classic. Przejdę sobie ją teraz, ale wrzucę wam to po prostu w osobnym odcinku, no bo nie każdy też musi chcieć to oglądać. Może po prostu interesuje was zwykłe Celeste, a nie jakieś takie wymysły, prawda? Cholera. A, okej. Okay. No tak. Jezu, dobra, muszę po prostu wyskoczyć bliżej ściany. Nie zdążyłem dasza wcisnąć. Ach, rozumiem. Jeszcze trzeba wrócić przecież. Ja pierdzielę. Nie jest łatwa ta minigierka. No dobra. Śmieszne, widzicie? To jest jakby w skrócie wszystko to, co mamy w tej grze. Śmiesznie, to jest jakby cała ta gra. Cała? To nie wiem w sumie.
Nie chcę, żeby mi zaspoilowała tutaj coś z gry. No, czekajcie, tam jest jakiś... ta skrzynka. To wszystko jest oblodzone. Nie ma się jak złapać. Cholera. Jezus Maria. O, udało mi się. Czy pierwsza próba była najlepsza jednak? O Jezu, co ja robię? Okej. Cholera, trzeba się wybić jakby... Okej. Tak też można. Ojoj, ojoj. Prawie się cofnąłem do punktu wyjścia. Kurde, chciałem zebrać tę truskawkę. Ale wredna ta gra. Jezu Chryste. Dobra, udało się. Oj, oj, oj. A cholera, nie można się tego złapać przecież. Oj, oj, oj. Natknąłem się na filmik na YouTubie, jak szukałem informacji o tym. Na filmik, w którym gościu robi to w 2 minuty. No po prostu gratulacje. Ja już mam pewnie kurwa z 1000 śmierci. Jezu Chryste. Dobra, czekajcie. Troszeczkę dalej trzeba się zsunąć. Tak. Zjebałem. O! Jezu. Dobra. Jestem. Nie, biegnę, 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 dasz. Bez skoku. Kurwa. Aha. Rozumiem. Cholera. A, rozumiem już. Tuż przed tymi drugimi kolcami trzeba zrobić kolejny dasz. O! Fuck, już prawie byłem. Nope. Okej.
Za szybko, za szybko. Cholera. O, wow. Powiem wam, że... to jest niezłe. Tamto też było dosyć ciężkie, ale zrobiłem chyba w 40 minut, czy coś takiego. Mówię o tym Classic 2. Solus Classic 2. Kurde no. To tu na skróty nie pójdę. Jezu Chryste. Dobra, jestem. O, jest coraz lepiej, powiem wam. Coraz trudniej. No. A okej, bo ta chmurka jakby się... wynurza z dołu. Prawie. Dobra, udało się. No i co, jak ja mam się tam dostać dalej? Poleciałem tak na YOLO, w ogóle się nie obejrzałem mapy. Ale ja czasami tak lubię po prostu. Nie. Kurde. Ajajaj. Dobra, trzeba było troszeczkę się zsunąć. What the fuck? Aha, rozumiem. Biegnę, biegnę w prawo. Aha, jeszcze inaczej niż myślałem, sorry. O Jezu. O w mordę. O nie. Trzeba na skos chyba. O Jezu. Nie wiem jak ten ostatni się... do tego trzeciego balona jak się dostać. Mordę jeża. Jezu Chryste, no nie mogę już. O! Dopiero po 5 minutach się szczaiłem, przypomniałem sobie, że przecież ten jej mechanizm zsuwania się po ścianie jest bardzo przydatny. Dobra. Poszło. Jezusie. No dobra. Dobra, poszło.
O kurde. Mam zielone włosy. I co teraz? A, mam te dwa dasze. Okej. To bardzo miło z waszej strony. Kurde. Dobra. Co mi z tych zielonych włosów? Dobra, dwa dasze, tak? Okej. Okay. Poszło. Dobra. A, dobra. Dobra. A, okej. Ja pierdzielę. Jezu, jeżeli samo Celeste będzie tak ciężkie, to już sobie współczuję. No ale z tego, co słyszałem o tej grze, to właśnie tak jest. Także może być to moc frustracji, moi drodzy. Kurde, wiedziałem. A, rozumiem. Czyli tak. Druga platforma nie znika. Trzeba będzie wrócić tutaj. Gdzie? O nie! Czemuż wróciła? Dobra, nie ma... Trzeba to zrobić wszystko bardzo szybko. Nie zastanawiać się. Właśnie. O, w mordę. O, no tak, ale klucza nie ma. A spróbujmy stąd. Cholera. Dobra, już wiem. Chyba po zebraniu klucza na skos i do góry. Kurde. O, prawie. To było niezłe w sumie. Czyli dwa skosy zrobić. O, tak. No dobra. O nie, ten pieprzony klucz się resetuje cały czas. Jezu Chryste. O, jak teraz? Nie mogę prosto gałki w ogóle trzymać. Utrzymać, dobra. O, ta gra to jest bitch po prostu. Kurwa. Ja pierdzielę. Im dalej jestem, tym szybciej coś próbuję zrobić. I mi nie wychodzi właśnie. Gdzie to trzeba? Bardzo, bardzo precyzyjnie. Okej.
No, prawie poszło. No dobra. Tu się muszę złapać na środku. Czekajcie, bo ja bardzo szybko chcę to zrobić, a to bardzo niedobrze. Kurwa, jeszcze te kolce. Kto tam je umieścił w pizdu? Jezu. Skos, góra, góra. Łapie się. O, Chryste Panie. Skos, góra, góra. Nie, za dużo razy. Nie mam dasza. Dało się. Dobra, co teraz? Aha, dobra. Przecież po lewej jest krawędź ekranu, a nie... A nie ściana. Dobra, tu się zsuwam. Później na tą żółtą platformę. Cyk, dasz na balon. Do góry, żeby złapać klucz. Później na chwilę muszę skoczyć na kolejną skrzynkę i dwa dasze do góry. I mam truskawkę. Chryste Panie. Niech was piekło pochłonie, twórcy tej gry. Jest dzieło szatana. Mówię wam. No jak ja tam mam się dostać dalej, przepraszam bardzo. A, już wiem. Muszę zrobić takiego dasza na skos. Boże. O Boże, a może... Może ja muszę na tą skrzynkę po prawej się dostać. Znaczy, na środku. I stamtąd zrobić dasz po klucz? Nie, to już by było chore. Czy możliwe, że oni wymyślili coś takiego? Czy ci ludzie nie mają serca? Jezu, już mi się nie chce na to. Nie mogę patrzeć na tę grę po prostu. Na tą wersję Classic. To jest po prostu jakieś bestialstwo. Jak można się tak znęcać nad ludźmi? Boże święty. Zaczyna mi brakować do tego cierpliwości. Czasem się zastanawiam, czemu jestem takim masochistą, że sobie to robię. 39 minut już to cisnę. Jeszcze przed zebraniem balonu muszę tego dasza zrobić. Właśnie. No kurwa, ale jak wrócić? What the fuck? Czekajcie, czy ta skrzynka się zdążyła mi zregenerować? Po zebraniu tego klucza? Chyba nie. Ktoś to przeszedł w 2 minuty. Ja pierdolę. Ludzie. Aż wy macie nerwy. No widzicie, nie zdąży się ta skrzynka zregenerować. No nie zdąży. Nie ma chuja. O, zdążyła. Jezu. I nie zebrałem truskawki. A chuj jej w dupę. Przepraszam.
za nerwy, ale po prostu... O, ta gra... Nie, po prostu... 2900 m metrów śmierci. Chcecie mnie wkurwić? Jezu. Nie, wiecie co, już mam w dupie te truskawki. Aha, tędy. Fuck you. Ja pierdzielę. Prawie. Wow. No dobra. Już zaczynam po prostu klikać jak jakiś debil tego Dasha. Ojojoj. Nie, kurwa, na ostatniej prostej. Na ostatniej, kurwa, prostej. Kurwa, mać. Normalnie. Może frustracji zaraz tutaj wyleję. Jeszcze jestem w miarę spokojny. Ale no chuj mnie zaraz strzeli. Ten filmik będzie oznaczony jako dla dorosłych. Kurwa mać. Kto takie gry robi? Powiedzcie mi. Oni naprawdę muszą nie lubić ludzi. A ja chyba nie lubię siebie, skoro w to gram. Ten moment jest, kurwa, najgorszy na świecie. Ja cię pierdolę, jakie to jest przejebane. Tamtego klasika całego przeszedłem w 40 minut. A z tym się mi już te 49 pierdolę. Nie. Normalnie, kurwa, jakąś melisę sobie będę musiał zaparzyć, czy coś, bo... na uspokojenie. Bo pierdolnąć jakiś Valium. Bo, kurwa, nie zdzierżę tego momentu. Nie. Jezu, udało mi się! Kurwa mać! To było ostatnie... O! 13 truskawek, 52 minuty. 561 śmierci! Jezu Chryste! O! To było straszne. Po prostu straszne. Dlatego dziękuję wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego odcinka i towarzyszyliście mi w mojej niedoli. Zajrzyjcie koniecznie do opisu filmu, w którym umieściłem linki zarówno do Celeste Classic 1, jak i Celeste Classic 2. Obie te gry są dostępne do pogrania z poziomu przeglądarki, więc jeżeli nie boicie się wyzwań, zapraszam do spróbowania. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!